Cześć, witam gorąco na drugim odcinku zadania tygodnia z iKamat. Na te zajęcia wybrałam zadania, które oczywiście też mi przesłaliście. Naprawdę zachęcam gorąco do tego, żeby przesyłać zadania, bo jeżeli Ty prześlesz do mnie zadania, to ja rozwiążę na tej właśnie lekcji Twoje zadania. Być może, że to, z czym Ty masz właśnie problemy, będzie rozwiązane. Dlatego warto, naprawdę warto, zachęcam do tego. Zaraz rozwiążemy przykładowe zadania, które możesz spotkać na maturze rozszerzonej z matematyki. A więc zapraszam. Zadanie numer 1. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x kwadrat minus 3mx plus 2m kwadrat plus 1 równa się 0 ma dwa różne rozwiązania, takie, że każde należy do przedziału od minus nieskończoności do trójki. To zadanie wybrał specjalnie mój mąż na tą lekcję, więc właśnie to zadanie teraz będziemy rozwiązywać. Oczywiście widzimy, że mamy tutaj do czynienia z równaniem kwadratowym z parametrem. I czytamy, o co chodzi w tym zadaniu. Ma mieć dwa różne rozwiązania. Zatem delta oczywiście ma być większa od zera, bezdyskusyjnie. Dwa różne rozwiązania, to znaczy delta większa od zera. Następnie bardzo ważna rzecz, x1 i x2 mają należeć do przedziału od minus nieskończoności do trójki. I teraz tak, ja to zapiszę może, że x1 i x2 należą do przedziału od minus nieskończoności do trójki. Tą część, bo z deltą za chwileczkę sobie poradzimy, natomiast tą część można rozwiązywać na dwa sposoby. Można opisać to nierównościami i później wzorami Wirta rozbić, ale ja pokażę sposób taki sprytny. Ale żeby ten sposób sprytny rozwiązać tym sposobem, to trzeba się orientować troszkę w metodzie graficznej, prawda? Czyli trzeba sobie wyobrazić, że jest układ współrzędnych i nasza parabola, no bo wykresem oczywiście tutaj tej funkcji, która jest po lewej stronie tego równania, jest parabola. I teraz ta nasza parabola ma ramiona skierowane do góry. I teraz uwaga, ona musi mieć dwa rozwiązania, to równanie musi mieć dwa rozwiązania, tak? Czyli ta parabola musi mieć dwa miejsca zerowe, ale uwaga, oba miejsca zerowe mają należeć do przedziału od minus nieskończoności do trójki. Czyli tutaj gdzieś jest trójka. Ja muszę tak narysować przykładowo parabolę, żebym miała dwa rozwiązania, czyli ja ją narysuję, a może być na czerwono, i oba rozwiązania mają być mniejsze od trójki. Czyli popatrz przykładowo, tu jest x1, tu jest x2. To, że są dwa rozwiązania, załatwia nam delta większa od zera, czyli na 100% będą. To, że ramiona są do góry skierowane, widać, bo o tym mówi nam ten współczynnik a. Natomiast co muszę zapisać? Na pewno muszę zapisać, że żeby tak było, żeby tak się stało, to popatrz, ten wierzchołek paraboli, który jest w tym miejscu, W, ma dwie współrzędne P i Q. Żeby tak się zdarzyło, żeby ta parabola była po tej stronie, tej tej liczby 3, prawda? Liczba 3 tu jest na osi X i ten wierzchołek musi być po tej stronie, prawda? A nie po drugiej stronie. Wówczas muszę zapisać, że moje P, czyli współrzędna ta wierzchołka, ta pierwsza x-owa, musi być mniejsza od trójki. Ale niestety to nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego nie wystarczy, że po prostu muszę jeszcze napisać warunek o tym, że gdybym ja, tylko to jest właśnie metoda graficzna, więc niektórzy tego nie lubią, ale ja chcę pobudzić swoją też wyobraźnię, prawda? Dlatego tą metodę wybrałam. Musimy zapisać, że moja funkcja, którą ja bym tutaj nazwała sobie o f od x, ta moja funkcja, dla trójeczki, popatrz, ma wartość dodatnią. Chodzi o to, że ona musi wcześniej przebić moją oś x-ów. Czyli dla trójki już musi być ponad, prawda? Czyli musi mieć wartość dodatnią. I wierzchołek oczywiście musi być z tej strony, dlatego napisałam to założenie, że p ma być mniejsze od zera, prawda? Bo ten wierzchołek musi być z tej strony, nie może być ani na tej linii, ani nie może być z tej strony, żeby się zgadzało z tym, co właśnie tutaj na rysunku widzisz. Czyli jeszcze musi być warunek, że f od 3 musi być większe od zera. I to tutaj zapisaliśmy sobie na czerwono, żeby było lepiej widać. Czyli jeszcze raz powtarzam. To, że są dwa różne rozwiązania, załatwia nam delta większa od zera. Natomiast to, że oba mają być w przedziale od minus nieskończoności do trójki, o tym mówi nam to, że
nasze P musi być mniejsze od trójki. O Q nie muszę pisać, dlatego że już w Q zawarty, we wzorze na Q jest minus delta na 4A, jest zawarty warunek na deltę, prawda? Czyli Q musi być ujemne, bo musi być pod osią X, ale jeżeli delta jest dodatnia, a jest dodatnia, no to Q ze wzoru będzie ujemne i że wartość tej funkcji mojej czerwonej F od X dla trójki musi być większa od zera, żeby ona wcześniej przebiła mi tą oś X. Wcześniej tutaj. Dobra, no to po kolei. Ja sobie może zanumeruję. Tutaj będzie jedynka, tu będzie dwójka i tu będzie trójka. Czyli najpierw robimy jedyneczkę, deltę większą od zera. Czyli B kwadrat, czyli będzie 9M kwadrat minus 4 razy 1, to nie będę pisała, 2M kwadrat plus 1 większa od zera. No to oczywiście liczymy 9m kwadrat minus 8m kwadrat minus 4 większe od zera. Zatem m kwadrat minus 4 większe od zera. Zapiszę tutaj jako wzór skróconego mnożenia m minus 2 razy m plus 2 większe od zera. Oczywiście zrobimy do tego odpowiedni tutaj szkic wykresu. Ramiona są skierowane do góry i patrzymy sobie, gdzie mamy plusy. Tu mamy plusy, tu mamy plusy. Czyli m należy od minus nieskończoności do minus dwójki, suma od dwójki do plus nieskończoności. I to nam wyszło z tego pierwszego naszego założenia, czyli że delta jest większa od zera. Teraz piszemy drugie założenie, że nasze p jest mniejsze od trójki. Zatem wzór na p było minus b nad 2a, czyli mamy 3m nad 2, mniejsze od trójki, razy 2, czyli 3m mniejsze od szóstki, podzielone przez 3, mamy m mniejsze od dwójki. Czyli wniosek z tego, m należy od minus nieskończoności do dwójki, tego już rysowała nie będę. Teraz robimy trzecie założenie i piszemy f od 3 większe od zera. Czyli ja do mojej funkcji, tej czerwonej, tu podkreślonej f od x, postawiam trójkę. Czyli będę miała 3 do kwadratu 9 minus 9m plus 2m kwadrat plus 1 większe od zera. Segregujemy standardowo większe od zera. Liczymy oczywiście deltę, czyli tu będzie 81 minus 80, czyli to jest 1. Pierwiastek z delty wynosi 1, czyli m1 równa się minus b, czyli 9 minus 1 nad 4, czyli mamy 2 i m2 równa się 10 nad 4, czyli wyciągniemy sobie 2 całe i 1 druga. Dobrze. I teraz musimy to narysować, czyli zaznaczamy tu dwójkę, tu 2 całe i 1 druga. Ramiona są skierowane w górę i zaznaczamy plusy, plusy, minusy. I mam odczytać m należy od minus nieskończoności do dwójki, suma od 2 i 1 druga do plus nieskończoności. Podkreślę to. Ale oczywiście pamiętaj, na końcu musi być odpowiedź i Twoja odpowiedź musi uwzględniać wszystkie trzy warunki. Czyli musi być przedział od minus nieskończoności do minus dwójki, suma od 2 do plus nieskończoności, uwzględniony od minus nieskończoności do dwójki i od minus nieskończoności do dwójki suma od 2 i 1 druga do plus nieskończoności. No to popatrzmy może bez rysowania. Na pewno widzimy, że m należy będzie od minus nieskończoności. I tak, tu mamy do minus dwójki, tu mamy aż do dwójki. W związku z tym kończymy na pewno na minus dwójce, tu mamy też aż do dwójki, czyli do minus dwójki. I tu się już na dwójce kończy, a tu się od dwójki zaczyna, więc tu już części wspólnej nie będzie. Nie mamy co już tam dalej patrzeć, no bo to będzie nasza ostateczna odpowiedź. Czyli dla jakiej wartości parametru m to równanie kwadratowe ma dwa różne rozwiązania, ale takie, że x1, x2 należy do przedziału od minus nieskończoności do trójki? No dla m należącego od minus nieskończoności do minus dwójki. Zadanie numer 2. Wyznacz wszystkie wartości parametru a, dla których wykresy funkcji f i g określonych wzorami f od x równa się x minus 2, g od x równa się 5 minus ax przecinają się w punkcie o obu współrzędnych dodatnich. To zadanie, jak widzisz, dotyczy funkcji liniowych. Na pewno rozpoznajesz, że tu mam do czynienia z funkcją liniową i tutaj. Jak zapisać warunek, że obie współrzędne są dodatnie? Jest jakiś punkt, nazwijmy go duże A, który ma współrzędne x, y. Jest to punkt przecięcia się dwóch wykresów funkcji. Czyli załóżmy jeden wykres tak, jest drugi jest wykres tak i tu mamy funkcję jakąś f od x, tu mamy funkcję jakąś g od x i
mają one się przecinać w punkcie A. To co to znaczy, żeby były o obu współrzędnych dodatnich? To znaczy, że x dodatnie i y dodatnie. Po prostu prosta rzecz, bardzo łatwa, tylko trzeba wpaść na to. O obu współrzędnych dodatnich, czyli x dodatnie, y dodatnie. No to teraz wróćmy do naszych funkcji. Jak wyznacza się punkt przecięcia, czyli ten punkt A, jak masz dwa równania funkcji? Bardzo prosto. Trzeba po prostu ułożyć układ równań. Y równa się x minus 2 i y równa się 5 minus ax. Robimy z tego układ równań i z tego właśnie wyznaczymy punkt A. A później przejdziemy do dalszej części zadania. Czyli jaką metodą? Najprościej porównując, czyli ja bardzo szybko zrobię x minus 2 równa się 5 minus ax. Przenosimy niewiadome na jedną stronę. Mamy oczywiście na myśli niewiadome x i y, bo a to jest parametr. X plus ax równa się 7. X przed nawias 1 plus a równa się 7. I teraz, żeby mógł być w ogóle punkt przecięcia się, czyli żebym ja w ogóle mogła wyznaczyć x, muszę dopisać założenie w tym momencie. Założenie, że 1 plus a nie może być 0. Czyli a nie może być minus 1. Dlaczego? Bo ja teraz to muszę podzielić. A dzielić mogę, ale nie przez 0. Dlatego mój x będzie równy 7 nad 1 plus a. Można oczywiście inną metodą to zrobić, prawda? Rozwiązać układ równań, na przykład metodą wyznaczników. No ale tutaj było tak dosyć prosto, po prostu porównać te y. No i teraz podstawiam do pierwszego, x minus 2, czyli 7 nad 1 plus a minus 2. No to może będę pisała tutaj dalej. 7 nad 1 plus a minus i teraz tutaj mamy zrobić wspólny mianownik, 2 nad 1, czyli muszę rozszerzyć, czyli będę miała 2 plus 2a nad 1 plus a. No i to się równa. 7 minus 2 to jest 5 i tu jeszcze mam minus 2a nad 1 plus a. Czyli mogę tak zapisać, niech to będzie w klamerce. Czyli popatrzmy teraz, moglibyśmy sobie zapisać, że punkt mój A, który sobie wymyśliłam, że się nazywa A, będzie miał takie współrzędne 7 nad 1 plus A i drugie to druga współrzędna to będzie 5 minus 2A nad 1 plus A. No i zgodnie z tym, co jest w treści zapisane, że obie współrzędne mają być dodatnie, muszę napisać warunek, że 7 nad 1 plus A ma być dodatnie i 5 minus 2a nad 1 plus a też ma być dodatnie. Założenie już mam, więc tylko nie mogę o nim zapomnieć, prawda? A tutaj zamieniam oczywiście, wiemy, że iloraz ma taki sam znak jak iloczyn, dlatego zrobię z tego iloczyn. No, podzielę przez 7 i mam, że 1 plus a większe od 0, czyli a większe od minus 1, czyli a należy od minus 1 do plus nieskończoności. Tu podkreślę. I teraz drugie, tutaj też korzystam z tego, że iloraz ma taki sam znak jak iloczyn, czyli zapisuję w postaci iloczynu. No i liczę sobie z tego. Miejsce zerowe tego, w tym nawiasie to będzie 2 i 1 druga, a w tym nawiasie będzie minus 1. Rysujemy sobie oczywiście prowizoryczny wykres. Będziemy szli od dołu, bo tutaj mamy minus przy niewiadomej. Idziemy od dołu. Minus, minus, plus. Mamy odczytać, kiedy te wartości tego naszego ilorazu, czy też iloczynu później zmieniliśmy, są dodatnie większe od zera, czyli a należy od minus jedynki, widzimy z tego szkicu wykresu, do 2,1. Tak. I teraz ostatecznie, oczywiście w odpowiedzi, musimy uwzględnić oba te warunki. Czyli tu mamy od minus 1 do plus nieskończoności. Założenie jest oczywiście naturalnie uwzględnione. A tu mamy od minus 1 do 2,1. No to opiszemy. Od minus 1 do 2,1. Bo pamiętamy o tym, że jeżeli mamy kilka założeń, kilka warunków w zadaniu, to trzeba wyznaczyć ostatecznie w odpowiedzi część wspólną tych różnych jakby uwzględnionych tutaj w zadaniu założeń, prawda? Tych warunków. Ten warunek musi być spełniony i ten warunek ma być spełniony. Czyli jak patrzę na przedziały, to mam wyznaczyć tych przedziałów część wspólną. Ja też to właśnie wyznaczyłam.
Zadanie numer 3. Zadanie numer 3 jest zadaniem dowodowym, więc już na wygląd troszkę straszy, prawda? Przysłał je jeden z członków grupy Ucz się z iKamat. Dziękuję bardzo i zapraszam innych również do przysyłania zadań. Być może właśnie Twoje zadanie ja rozwiążę. Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y, takich, że wartość bezwzględna z x jest nierówna wartości bezwzględnej z y, prawdziwa jest nierówność. I tą nierówność tutaj przepisałam. Mamy to udowodnić. Wygląda ciekawie, ze względu na to, że popatrz. Po pierwsze, mamy taki warunek. Z tego warunku w założeniu ja mogę wykapować, że x nie może być tyle samo równe co y, ale również, że x nie może być równe minus y. Tak jest podane w treści, a ja z tego to wykapowałam, dlatego tutaj kolorem zapisałam. Teraz tak, jest do udowodnienia taka nierówność. Ja osobiście, jak widzę na maturze, gdziekolwiek, prawda, zadanie dowodowe z nierównością, to bardzo lubię robić dowód nie wprost. Dlaczego? Bo dowód nie wprost, nie wiem, czy znasz dowód nie wprost, kiedy się go stosuje? Dowód nie wprost stosujemy najczęściej wtedy, kiedy mamy udowodnić nierówność. Nie jest to jedyny sposób oczywiście. Można tą nierówność udowodnić w inny sposób, przenosząc chociażby jedną trzecią na drugą stronę, na lewą stronę. Ale ja zrobię dowód nie wprost. Dowód nie wprost jest o tyle fajny, że polega na zaprzeczeniu tezy. I teraz popatrz, jeżeli ja tą tezę zaprzeczę i dojdę do sprzeczności, to tak jakby zaprzeczenie sprzeczności powoduje, że jest prawda. Czyli jak ja w zaprzeczonej tezie dojdę do sprzeczności, to znaczy, że moja teza wyjściowa była prawdziwa. Na tym polega właśnie dowód nie wprost. I ja tutaj zapiszę to, co jest kluczowe w dowodzie nie wprost. Zaprzeczam tezę, czyli ja tą tezę po prostu przepiszę kawałek niej tutaj, tą konkretnie jej lewą stronę przepiszę, a całość zaprzeczę, czyli jak to jest większe, to ja napiszę mniejsze lub równe 1/3. Pamiętaj, jest to o tyle fajne, że ja teraz mogę rozwiązywać nierówność. Normalnie ja nie mogę przepisać całej tezy, żeby ją udowodnić, tylko jej jedną część. Ale jeżeli robię dowodem nie wprost, mogę przepisać całą tezę tyle, że zaprzeczoną. No i teraz co? Pierwsze, co nasuwa nam się wzory skróconego mnożenia, czyli rozbijamy wzorami skróconego mnożenia. X do trzeciej dodać y do trzeciej, to jest x plus y i w drugim nawiasie x kwadrat minus xy dodać y kwadrat. Nad, w mianowniku mamy x plus y, a to rozbijam znowu wzorem skróconego mnożenia, x minus y i w drugim nawiasie x kwadrat plus xy plus y kwadrat mniejsze lub równe 1/3. Popatrz, co mi się skróci, ale skrócić mi się może przy tym założeniu. Dlatego to założenie, które było podane w treści, jest kluczowe, bo ja nie mogę skracać, jakby było równe 0. Ale tutaj nie ma problemu, skróciłam sobie oczywiście w domyśle do jedynek i teraz zobaczmy, jaka nierówność mi została. Została mi taka nierówność x kwadrat minus xy plus y kwadrat podzielone przez x kwadrat plus xy dodać y kwadrat jest mniejsze lub równe 1/3. Ja intuicyjnie oczywiście pomnożyłabym razy 3, no żeby nie mieć ułamka, no to mnóżmy, tu będę dalej pisała. Czyli mnożę 3x kwadrat minus 3xy plus 3y kwadrat nad x kwadrat plus xy plus y kwadrat mniejsze lub równe 1. Dalej, ta jedynka mi troszkę przeszkadza, ja ją przerzucę tutaj. Czyli ja ją przerzucę, czyli zacznę przepisywać. Przepiszę lewą stronę. I teraz jak ja tą jedynkę będę chciała przerzucić, to musimy pamiętać o tym, żeby od razu zrobić, zamiast pisać minus 1, ja od razu zrobię wspólny mianownik. Czyli będę miała x kwadrat plus y kwadrat, na dole x kwadrat plus y kwadrat, mniejsze lub równe od 0. Teraz po to zrobiłam, żeby dać wszystko na jedną kreskę ułamkową. Czyli ja piszę wszystko na jednej kresce ułamkowej, tutaj. I co będę miała w liczniku? 3x kwadrat minus x kwadrat, 2x kwadrat, minus 3xy, minus xy to mamy minus 4xy, 3y kwadrat minus y kwadrat, czyli plus 2y kwadrat jest mniejsze lub równe od 0. Tu jest dwójka, czwórka, dwójka, a podzielę przez 2, czyli będę miała x kwadrat minus 2xy plus y kwadrat. No jak są dwie niewiadome, nie? W takim dowodzie, to nieraz młodzież ma z tym problem, bo dwie niewiadome. Popatrz, jak fajnie u góry wyszło. Mogę to zwinąć we wzór skróconego mnożenia. Czyli ja napiszę x minus y do kwadratu,
a na dole x kwadrat plus x, y plus y kwadrat mniejsze lub równe od 0. Czyli teraz mam tutaj iloraz. Mam tutaj iloraz i teraz korzystam z tej własności, że iloraz zawsze ma taki sam znak jak iloczyn. Zatem iloraz zamienię na iloczyn. Czyli x minus y do kwadratu razy x kwadrat plus y kwadrat jest mniejsze lub równe od 0. No i teraz spróbujmy się nad tym zastanowić, czyli spróbujmy oszacować. Otóż x minus y do kwadratu to jest zawsze... Cokolwiek bym pod x-a, pod y-a nie podstawiła, to jest do kwadratu zawsze dodatnie. Nie może być nigdy 0, dlatego że o tym świadczy założenie. X nie może być y-kiem, czyli to nigdy nie osiągnie 0, czyli to jest zawsze dodatnie. No to dalej, teraz myślmy nad tym. Otóż tutaj jest taka bardzo ciekawa funkcja. Mogłabym nazwać tą funkcję funkcją dwóch zmiennych. X i y. Ale żeby było prościej, ja może zapiszę to nazwę, niech będzie t, funkcja t i ja przepiszę... I żebyśmy mogli oszacować, jak wygląda wykres takiej funkcji, to spróbujemy sobie zrobić tak jakby prosto troszkę, pomyśleć, nie funkcją dwóch zmiennych, bo tego nie ma w programie nauczania, my sobie to sparametryzujemy, czyli potraktujemy, że jedna z niewiadomych, na przykład y, będzie jakby parametrem. Czyli ja spróbuję to dalej sobie się zastanowić, jak wygląda wykres tej funkcji, ale ze względu na x. Czyli potraktuję jakby y było sparametryzowane, jakby było parametrem. Czyli co ja standardowo robię, żeby móc narysować wykres? No muszę policzyć deltę, bo ja muszę wiedzieć, ile razy mi się przecina moją oś x, czyli liczę deltę. B kwadrat, czyli u mnie y kwadrat minus 4 razy 1, czyli 4 razy y kwadrat. Jak ja to odejmę, wyjdzie mi minus 3y kwadrat. I teraz musimy się zastanowić, jaka ta delta jest. Oczywiście myślę, że widzisz spokojnie, że ta delta jest prawie zawsze mniejsza od zera. Dlaczego? Bo może być taka sytuacja szczególna, że y będzie równy 0. Czy ja to gdzieś miałam zapisane? No nie mam napisanego, że y nie może być zerem. No może być y zerem, tylko wtedy jak y będzie zerem, no to x nie może być zerem, bo x ma być różne od y. No ale dlatego ja muszę dopisać, że delta może przeważnie jest mniejsza od zera, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że jak y będzie równy 0, prawda, to delta wtedy też będzie równa 0. No więc jak będzie wyglądał mój wykres, żebym mogła to oszacować? Rysuję oś liczbową i teraz tak, jak jest delta ujemna, ramiona są skierowane w górę, to wykres będzie leżał tak, nad osią x. I teraz widzimy, wszędzie są wartości dodatnie, więc sprawa jest czysta. Ale jak delta będzie równa 0, to wykres może wyglądać również tak, że w jednym tutaj punkciku przecina oś x, styka się z osią x. Czyli prawie wszędzie są wartości dodatnie. Tu jest wartość równa 0. I teraz popatrz. Kiedy, bo my chcemy to oszacować, to co ja tutaj podkreśliłam na czerwono. Jaką to jest liczbą? Czy to może kiedyś wynosić 0, prawda? Bo to, że to jest dodatnie, to widzimy prawie, tylko ten tutaj nam problem jest. A kiedy jest ta sytuacja, kiedy delta jest równa 0? Wtedy, kiedy y jest równy 0, prawda? Wtedy jest ta sytuacja problemowa. A skoro y jest równy 0 i ja tu bym tego y podstawiła równego 0, to mi wyjdzie x kwadrat. No ale x kwadrat nie może być równe 0. Nigdy. Dlatego, że x nie może być równe y-owi. Zatem to oczywiście, co podkreśliłam, będzie zawsze liczbą dodatnią. Bo nawet jak y wyjdzie 0, to x zerem być nie może, czyli musi być większe od 0. Zatem liczba dodatnia razy liczba dodatnia jest liczba dodatnia. A my tu napisaliśmy, że jest mniejsze lub równe 0. Czyli wniosek tego to jest sprzeczność. A skoro sprzeczność, to znaczy, że mój dowód dobiegł końca. Co kończy dowód? Trudny dowód. Bardzo trudny. Może nie sam początek, bo te z skróconego mnożenia tutaj nam to sprawę załatwiają, zwijają się pięknie, ale końcówka trudna, ponieważ musiałam to zrobić na poziomie właśnie szkoły średniej, żeby nie używać funkcji dwóch zmiennych, prawda? Musiałam to zrobić na poziomie szkoły średniej, czyli w takich sytuacjach, kiedy macie dwie niewiadome i nie możecie sobie poradzić, potraktujcie sobie, jakby jedna niewiadoma była parametrem i liczcie sobie normalnie tą deltę, żeby móc się zastanowić, jak będzie wyglądał wykres, bo z wykresu ja mogę stwierdzić, czy to jest dodatnie, czy to jest ujemne. Ja to szacuję, bo ja muszę stwierdzić, że to jest dodatnie, a miało być mniejsze lub równe 0, czyli sprzeczność. I właśnie na tym kończy się dowód nie wprost. Jeżeli ja, zaprzeczając tezę, dojdę do sprzeczności. Udało nam się to zrobić, ale przyznasz, że jest to zadanie skomplikowane.
Zadanie numer 4. Zadanie numer 4 to jest zadanie z ciągiem. Konkretnie z nieskończonym ciągiem geometrycznym. To zadanie wybrałam sama, dlatego że jest takie problemowe. Również dla uczniów, którzy zdają maturę rozszerzoną. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 40, a suma wyrazów o numerach nieparzystych jest równa 32. Oblicz iloraz i pierwszy wyraz tego ciągu, czyli pierwszy wyraz i iloraz zapiszemy, że mamy policzyć. I teraz tak, ja tutaj nie wszystko przepisałam. Dlaczego? Dlatego, że tak, mamy do czynienia z nieskończonym ciągiem geometrycznym. Żeby nieskończony ciąg geometryczny miał sumę, pamiętasz, zapewne musi być spełnione specjalne założenie. I o tym założeniu pamiętaj, to jest założenie, że wartość bezwzględna z Q musi być mniejsza od jedynki. A ja to mogę zapisać Tobie, że Q należy do przedziału od minus 1 do 1. Żeby istniała suma nieskończonego ciągu geometrycznego, musimy pamiętać o tym założeniu. Często właśnie młodzież pomija to założenie, a jest ono bardzo ważne. Czyli Q należy od minus 1 do 1. Dobrze. No to tak, podane w treści jest, że suma wszystkich wyrazów jest równa 40. Na pewno pamiętasz wzór na sumę, tak? Był taki wzór A1 nad 1 minus Q i to się równa 40. No to chociażby robiąc i mnożysz w taki sposób na krzyż, dostaje, że A1 to jest 40 minus 40Q. No, z tym raczej problemu młodzież nie ma. Natomiast młodzież lubi mieć problem z tym, że suma wszystkich wyrazów o numerach nieparzystych. I teraz ja spróbuję Ci to rozpisać, żebyś to lepiej widział. Czyli tak, pierwszy wyraz to jest A1, nie? Drugi wyraz to jest A2. Trzeci wyraz A3 plus i tak dalej. I wiesz, że suma tych wszystkich wyrazów to jest 40, nie? To wiemy. I z tego wywnioskowaliśmy, że jest taki wzór na tą sumę, fajny wzór. I zapisaliśmy A1 nad 1 minus Q równa się 40. Ale my potrzebujemy teraz sumę tych wyrazów o numerach nieparzystych. Czyli na pewno wezmę, czyli to jakby pierwsza część, a teraz druga część zadania. Muszę powybierać same nieparzyste, czyli muszę zrobić tak, a może kolorem. A1 dodać, to jest numer nieparzysty, następny nieparzysty to jest A3, następny nieparzysty to jest A5, plus i tak dalej, wszystkich, a jest nieskończony ciąg i ta suma, powiedzieli mi w treści, że jest równa 32. Ta suma jest równa 32. Zatem teraz pasowałoby mi to rozpisać. Ja nie mogę tak mieć A1, A3, A5, bo będę Ci chciała pokazać, ile wynosi iloraz, nie? Czyli tak, A1 zostawię, dodać. Zamiast A3 napiszemy A1 ku kwadrat, to wiemy. Zamiast A5, A1 ku do czwartej, dodać kropeczki. Równa się 32. I teraz to też jest pewien ciąg. To tutaj, popatrz, jest w dalszym ciągu nieskończony ciąg geometryczny, tylko że iloraz w tym ciągu będzie nie Q, tylko popatrz, jak jest mnożone przez Q kwadrat. Dlatego jak ja będę podstawiała ten wzór, bo mogę ten sam wzór podstawić, ale nie mogę napisać 1 minus Q, bo to już jest inny iloraz. Czyli ja napiszę, pierwszy wyraz się mi nie zmienia, czyli A1 nad 1 minus, tak jak we wzorze, i we wzorze jest iloraz, nie Q, ale u mnie tym ilorazem jest Q kwadrat. Więc ja zapiszę Q kwadrat i to się równa 32. No to tutaj mogłabym potraktować bardzo podobnie i zapisać, że A1 to się równa 32 minus 32Q kwadrat. Podkreślę i popatrz. Zarówno z tego nazwę 1, tu nazwę 2, czyli z jedynki i dwójki mogę wywnioskować, że jak porównam, że 40 minus 40Q to jest to samo, co 32 minus 32Q kwadrat, prawda? Ja to zrobiłam w taki sposób, że ja sobie porównałam, bo tu A1 mi wyszło i tu A1. No to przenoszę wszystko na jedną stronę, czyli mam 32Q kwadrat minus 40Q i tu ja przeniosę, będę miała plus 8 równa się 0. No podzielę oczywiście przez 8, bo się da, czyli 4Q kwadrat minus 5Q plus 1 równa się 0. Wyszło mi piękne równanie kwadratowe, więc liczę sobie deltą. 25 minus 16, czyli 9. Pierwiastek z delty to jest 3. No i liczę Q1 równa się minus B. 5 minus pierwiastek z delty nad 2A, czyli nad 8. U nas, czyli mamy 2 ósme, czyli 1 czwarta. Może być 1 czwarta? Jasne.
i Q2 to będzie 5 plus 3 nad 8, czyli wyjdzie 1. Może być 1? Nie, bo jest nakaz otwarty. Czyli tu jest sprzeczność. I teraz, mieliśmy policzyć Q, znaleźliśmy. No to teraz tylko wracamy, czyli tu sobie podkreślimy, że to już jest zrobione. Teraz liczymy sobie A1, na przykład do tego. Czyli A1 równa się 40 minus 40 razy 1 czwarta. Czyli A1 to się równa 40 minus 10, czyli to się równa 30. No i odpowiedź możemy zapisać sobie, że A1 wyszło mi równe 30, natomiast Q wyszło mi równe 1 czwarta. A1 wyszło 30, a Q wyszło równe 1 czwarta. To zadanie, popatrz, nie jest jakieś takie olbrzymie w rozwiązywaniu, takie złożone obliczeniowo, tylko tu jest właśnie ta esencja tego zadania jest zawarta w tym, że ta suma nieskończonego ciągu, ale o numerach nieparzystych. Tutaj czasem może młodzież tego nie zrozumieć, prawda? Które to są numery nieparzyste? Jak przenieść to na wzór? Dlatego tu kluczowe było to zauważenie, że mnożę cały czas razy Q kwadrat, żeby wychodziły mi te numerki nieparzyste. I to jest całe zadanie. Ciekawe bardzo. Zadanie numer 5. Na płaszczyźnie dany jest punkt rozpoznanych 8, 4. Prosta AB jest nachylona do osi OX pod kątem alfa równa się 60 stopni. Wyznacz współrzędne punktu B, wiedząc, że długość odcinka AB wynosi 22. Spróbujmy sobie wyobrazić, oczywiście, jak to zadanie, bo to jest zadanie z geometrii analitycznej, ale połączone troszkę z prostą AB, czyli z funkcją liniową. Spróbujmy sobie przypomnieć, co to było z tym kątem nachylenia. Myślę, że pamiętasz, jak to było w tej prostej AB. Otóż była prosta, która ma równanie AX plus B i o kącie nachylenia było takie do osi OX, mówiło takie piękne twierdzenie o tym, że A to się równa tangens alfa. Tak było przy funkcji liniowej, że jeżeli kąt alfa był podany, który mówił nam o nachyleniu do osi OX, a tak jest właśnie w treści, to współczynnik kierunkowy tej prostej mogę policzyć z tego wzoru, czyli że A to się równa tangens alfa. To jest w tablicach maturalnej, jakby Ci się zapomniało, także można się. Dobrze, no to w takim wypadku ja umiem to policzyć. A to się równa tangens 60 stopni, a to jest pierwiastek z trzech. Czy nam to coś da? Być może nam to da, prawda? Bo teraz co ja mogę napisać? Ja mogę teraz napisać, że y równa się, ta prosta, będzie miała takie równanie. Pierwiastek z trzech x dodać b. To jest nasza prosta, która jest prostą AB, jest nachylona do osi OX pod kątem 60 stopni, ale jeszcze pasuje mi wykorzystać, że skoro jest to prosta AB, to ona przechodzi przez punkt A, prawda? Czyli ja ten punkt mogę przecież podstawić do tej prostej, no bo skoro przechodzi ta prosta przez ten punkt, prawda? Podstawiam. Czyli za Y 4, za X 8, czyli będzie 8 pierwiastków z 3 plus B. No i wyliczam z tego B, to będzie 4 minus 8 pierwiastków z 3. No i napiszę jej równanie, y to się równa. Pierwiastek z 3 x dodać 4 minus 8 pierwiastków z 3. Dobra. I to podpiszemy sobie, że to jest prosta AB. Prosta przechodząca przez punkty A i B. Co mi to teraz dało? Dało mi to dużo. Dlaczego? Bo popatrz, skoro wiem, że jest to prosta i ona przechodzi przez punkt A, przechodzi też przez punkt B. Ja o punkcie A wszystko wiem, że on ma współrzędne 8 i ma współrzędne 4, tak? 8 i 4. Ale pod punkcie B ja nie wiem. Dlatego ja ten punkt mogłabym standardowo opisać XY. Jakieś współrzędne XY. Ale skoro wiem, że on leży na tej mojej prostej, to ja mogę x-a przepisać, bo nie wiem jaki jest, a zamiast y-ka mogę podstawić to. Brzydkie, bo brzydkie. No ale mogę podstawić, czyli ja to przepiszę. I to będzie kluczowe w moim zadaniu, że x zostaje bez zmian, a zamiast y-ka tego punktu, prawda, bo punkt ma zawsze dwie współrzędne x i y, to zamiast y-ka ja mogę napisać to, no bo skoro leży na prostej, to mi tak można, mogę tak zrobić zawsze. I teraz, po co tak zrobiłam? Ponieważ wiem, że długość tego odcinka AB to jest 22. No to przypomnijmy sobie wzór na długość odcinka. Był taki wzór na długość odcinka, AB to się równa długość z pierwiastkiem. X
x1 minus x2 do kwadratu, dodać y1 minus y2 do kwadratu. Tutaj może być również na odwrót, x2 minus x1 do kwadratu, czy też y2 minus y1 do kwadratu. To jest tylko zapis, więc to nie ma znaczenia. Dobrze, pod AB podstawiam 22, pod długość AB oczywiście. To się równa. Wielki pierwiastek i teraz uwaga, to jest mój x z jednego punktu, a to jest mój x z drugiego punktu. To jest mój y z jednego punktu, to jest mój y z drugiego punktu, prawda? Konkretnie ten. Dlatego ja to będę odejmowała. No to w sumie kolejność nie ma znaczenia, a zacznijmy od punktu B, bo niby tak od końca się początek odejmuje, czyli niech będzie x minus 8 do kwadratu. Dodać. Teraz bierzemy tego y, który jest dosyć brzydki. Pierwiastek z trzech x, dodać 4 minus 8 pierwiastków z trzech minus ten mój y, czyli tutaj jest 4 i to do kwadratu. Tak? Teraz oczywiście będę to rozwiązywała. To sobie oddzielę, żeby było wiadome. I tak, 22 to się równa pierwiastek. I tu podnoszę wzorem skróconego mnożenia. X kwadrat minus 16x, dodać 64. Tu mi się delikatnie minus 4 i 4 skasuje. I podnoszę do kwadratu znowu wzorem skróconego mnożenia. Pierwiastek z 3x do kwadratu to będzie 3x kwadrat. Teraz minus będzie podwojony, czyli 2 razy 8 to 16 i tu się pierwiastki nam pomnożą razy 3, czyli 48, czyli będzie minus 48 i plus tu będziemy mieć 64 razy 3. 60 razy 3, 180 i 4 razy 3, 12, czyli 192 będziemy mieć. No i teraz musimy dalej to rozwiązywać. Pierwiastek wielki przepisuje i tak, x kwadrat plus 3x kwadrat, 4x kwadrat, teraz x, mam tylko tutaj x i tu jeszcze, prawda, 48x, czyli minus 16x minus 48x, to mamy minus 64x i tu mam 64 i 192, czyli mamy plus 256. No to pasuje mi tutaj to podnieść do kwadratu. Czyli 22 do kwadratu to będzie 484, to się równa. Tu mi się oczywiście pierwiastek z kwadratem ładnie usunie, czyli będę miała 4x kwadrat minus 64x plus 256. Przenoszę wszystko na jedną stronę, czyli tu może zostawię 0 i będę miała 4x kwadrat minus 64x i tu będę miała minus 200 i tu mamy 28, prawda? 228, tak. I może byłoby fajnie to podzielić przez 4, żeby były mniejsze liczby, czyli będę miała x kwadrat minus 16x, minus tu będę miała 57. Dobrze, no i niestety wyszło mi tutaj równanie kwadratowe, czyli muszę liczyć znowu tutaj deltą. Czyli delta równa się b kwadrat, czyli 256 minus, czyli będzie plus 4 razy 57, no to mamy 228, czyli jak deltę tutaj, jak to dodam, 256 i 228, to mi powstaje 484, spierwiastkuję tą deltę, wychodzi 22. No i teraz liczymy sobie x1, to się równa 16 minus 22 nad 2, czyli tu mam minus 6 nad 2, czyli minus 3 i x2 to się równa 16 plus 22 nad 2, czyli mamy tutaj 38 nad 2, czyli wyszło nam 38 nad 2, wyszło nam 19. I teraz piszemy sobie te punkty, jakie nam mogły wyjść. x1 równa się minus 3, to wtedy y1 do tego, jak będzie wyglądał, podstawiam minus 3, czyli będę miała minus 3 pierwiastki z 3 i minus 8 pierwiastków z 3, to będzie minus 11 pierwiastków z 3 plus 4, albo x2 mi wyszło 19, czyli wtedy y2 będzie równe
19 pierwiastków z 3 minus 8 pierwiastków z 3 to będzie 11 pierwiastków z 3 i plus 4. No, nie powinno Cię dziwić to, że wyszły nam takie sytuacje, że punkt B może mieć albo takie współrzędne, albo takie. Nie powinno nas to dziwić. Dlaczego? Dlatego, że punkt B może być po tej stronie, a może być tutaj po tej stronie, prawda? Więc dlatego wyszły nam dwie odpowiedzi. I zapiszemy sobie, że punkt B może mieć współrzędne minus 3 i minus 11 pierwiastków z 3 plus 4 lub B może mieć współrzędne 19 i 11 pierwiastków z 3 plus 4. I to jest tak jakby nasza odpowiedź do zadania, bo pytanie było takie, żeby wyznaczyć współrzędne punktu B. Ze względu na to, że wychodzą takie nieciekawe liczby, prawda, te pierwiastki, zadanie nam się wydaje, że jest trudne, że jest skomplikowane. Aczkolwiek po kolei, powolutku jesteśmy w stanie przebrnąć i tutaj nie dziw się czasem, że na maturze rozszerzonej, nawet na poziomie podstawowym, może być taka sytuacja, że wychodzą nam właśnie tak jakby dwa rozwiązania, czyli że punkt B może mieć takie współrzędne, albo punkt B może mieć takie współrzędne. Na tą lekcję właśnie przygotowałam 5 zadań. Spotykamy się za tydzień już na kolejnym odcinku Zadania Tygodnia. Mam nadzieję, że więcej osób będzie przysyłało mi zadania nie tylko na wiadomości prywatne, ale również na grupie. Bardzo proszę, umieszczaj na grupie, bo być może właśnie Twoje zadanie rozwiąże i to Ty będziesz bohaterem kolejnego mojego odcinka Zadania Tygodnia, czyli jak zdać maturę rozszerzoną z IKMAT. Dziękuję i do zobaczenia.